Kościół Matki Bożej w Niebo Wziętej w Przeczyce. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z około 1300 roku. Parafia powstała prawdopodobnie pod koniec XIV lub na początku XV wieku. Według księdza Jana Długosza miała tytuł Świętego Michała. Pierwszy kościół parafialny zbudowany został prawdopodobnie w XIV wieku i spalono go w czasie najazdu Rakoczego w XVII wieku. Według dokumentów wizytacyjnych z 1959 roku i 1610 roku w kościele drewnianym znajdowała się w ołtarzu głównym łaskami słynąca figura Matki Boskiej Przeczyckiej. Kolejny kościół, także drewniany, został wzniesiony około 1687 roku, a rozebrany w 1907. Figura Matki Bożej znajdowała się także w głównym ołtarzu i była zasłaniana obrazem świętego Michała, patrona parafii. Nowy kościół murowany stojący do dziś wybudowano w latach 1904-1906. W świątyni znajduje się ołtarz główny neogotycki z 1913 roku, wykonany według projektu Stanisława Majerskiego ze słynącą łaskami późnogotycką rzeźbą Maryi. Organy dwunastogłosowe wykonane przez Alojzego Koniecznego z Przemyśla w 1913 roku, powiększone przez Stanisława Wilewskiego z Nockowej przed 1975 rokiem. Czas powstania wspomnianej już cudownej figury Matki Bożej Przeczyckiej określa się na lata 1460-1470. Niektórzy historycy sztuki sugerują, że figura została wyrzeźbiona w jednej ze szkół Vita Stwosza na Węgrzech. Jest to rzeźba wykonana w drzewie lipowym lub gruszkowym o wysokości 120 cm. Jako wotum z datą 3 maja 1679 roku został ofiarowany obrazek malowany na desce. Przed Matką Bożą klęczy szlachcic herbu Prus II, a pod obrazem znajduje się napis: Ja, Jan Józef Grzybowski, zeznawam, że w ciężkiej bardzo chorobie, będąc tak, że nikt mi żywota nie tuszył, ofiarowałem się na to miejsce do Najświętszej Panny Maryi Przeczyckiej. Wielkiej doznałem pomocy, bo w krótkim czasie ozdrowiałem. Na znak wdzięczności Matce Miłosierdzia to wotum oddaję. W 1804 roku władze austriackie skonfiskowały naczynia liturgiczne, które przeznaczono na wojnę Austrii z Napoleonem. W tym samym czasie zginęły też wota. Ogółem Austriacy zabrali około 30 wotów, resztę ukradł złodziej. Odpust odprawiano w Przeczycy na objawienie świętego Michała Archanioła z Gargano 8 maja. W 1831 roku wprowadzono w parafii drugi odpust na wniebowzięcie Matki Bożej. Wizytacja dekanalna z 1837 roku potwierdza ożywienie kultu, podkreślając, iż wśród okolicznej ludności utarło się przekonanie, że Maryja Przeczycka przeczy nieszczęściu. W 1908 roku podczas konsekracji świątyni dokonanej przez sufragana przemyskiego księdza biskupa Karola Fischera zmieniono tytuł kościoła ze świętego Michała na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Dekretem z dnia 1 lutego 1923 roku biskup błogosławiony Józef Sebastian Pelczar uznał statuę Matki Boskiej Przeczyckiej za łaskami słynącą. W oparciu o ten ostatni dokument parafia skierowała pismo do ojca świętego Piusa XI na Wielkanoc 1924 roku z prośbą o pozwolenie na koronację koronami papieskimi. Tego samego roku kapituła Bazyliki Watykańskiej udzieliła pisemnej zgody na przeprowadzenie tego aktu. Ze względu jednak na śmierć błogosławionego biskupa Pelczara, koronację odłożono na 15 sierpnia 1925 roku. Koronacji dokonał w tym dniu ksiądz biskup Karol Józef Fischer, sufragan przemyski, w asyście księdza biskupa Leona Wałęgi, ordynariusza tarnowskiego i księdza biskupa Edwarda Komara. Na koronację z ofiar parafian i Polonii Amerykańskiej ufundowano w 1923 roku korony srebrne pozłacane dla Matki Bożej i Dzieciątka. W kilka lat po koronacji korony skradziono. Rekoronacji dokonał 12 listopada 1933 roku biskup tarnowski, Franciszek Lisowski, także te zostały skradzione.
Na rekoronację w 1975 roku sprowadzono nowe korony. Drugiej rekoronacji w sierpniu 1975 roku dokonał kardynał Karol Wojtyła. Po tej rekoronacji kult Matki Bożej ożywił się znacznie, o czym świadczą kilkudniowe odpusty oraz liczne pielgrzymki.